Siemanko, witam was serdecznie w drugim odcinku Up The Team. Widzieliście w poprzednim odcinku, no nie było zbyt dobrze. Mieliśmy tylko jeden upgrade, to był Augustin na lewe skrzydło. Ale teraz mamy 3 punkty, no i wykorzystamy je na napastnika, bo 58 pace'a to jest zbyt mało. Więc nasz tutaj chiński napastnik schodzi na ławkę, a w jego miejsce wchodzi zawodnik, który będzie miał aż 50 ceny ogólnej i to jest Rudens, prawda? Na razie jest bez grania, ale tutaj szybko irlandzka liga i Irlandczycy też wejdą do naszego składu. Widzimy wysoka średnia pracowitość, 2 sztuczki, oczywiście 3 słabszej. No ale co, no jest o wiele szybszy, zobaczmy tutaj, szybszy, lepsze strzały, troszeczkę słabszy w podaniach, ale to jest napastnik, więc to akurat nas aż tak nie interesuje. Mamy już drugą kartę na poziomie 50. No więc teraz reszta drużyny musi też ewoluować, ale już jesteśmy blisko, żeby wejść, no blisko, bliżej, żeby wskoczyć na wyższy poziom oczywiście. Więc co, bez mniej gadania, przychodźmy do pierwszego spotkania w tym odcinku. No i mamy naszego pierwszego przeciwnika w tym odcinku. Zobaczmy, jaki on ma skład. No coś czuję, że będzie także super dobry jak wszyscy, ale ma jednak tam brązowego zawodnika. Ciekawy jest też Smolarek, więc widzimy, że troszeczkę słabszy skład niż nasi poprzedni przeciwnicy. Ja na zmieniłem stroje Celta Vigo, mamy takie fajne, są czarne z takimi brązowymi no, znaczkami, tak jak miniaturka trochę na te filmy, więc no, fajnie pasują do naszej serii. No a my zobaczmy, jak nasz nowy nabytek sobie poradzi w tym ataku. Zobaczmy, mamy tutaj okazję, jeszcze nie, co się dzieje? Jest strzał, mamy 1-0! Ten ślizg tam naszego napastnika był okropny, ale to dział Zije strzela pierwszego gola. No i tutaj chyba też powinna być asysta, mimo że tam nasz napastnik się przewrócił, ale ostatni, kto dał piłkę, to był nasz zawodnik, więc powinna być asysta bez problemu, więc miejmy nadzieję, że tutaj mamy już 2 pierwsze upgrade'y. Perisic, no i niestety 1-1, a czułem, że tutaj już jest blisko, żeby przeciwnik zragequitował, już był dominowany, mieliśmy dużo akcji, ona nieraz nie był pod polem karnym. No ale niestety, teraz uwierzy w siebie, no i ma rację, bo tym jego kartami będzie mu łatwo tutaj nas pokonać jeszcze kilka razy w tym meczu. Znaczy, Smolarek, no jest 2-1, kurczę, no szkoda. No i będzie trzecia bramka. Tak jest, 3-1. Kurczę, szkoda, naprawdę. O nie, o nie. Stracimy kolejną bramkę. 4-1. No więc no, punkty na remis, ani na wygraną już nie mamy co liczyć. Ale wiem, że tutaj możemy jeszcze trafić kilka bramek, bo widzicie, nasz przeciwnik jest bardzo słaby, jeśli chodzi no, po prostu o jego poziom gry. No ale widzicie, ten, na razie to tylko naprawdę te jego karty go ratują. Więc myślę, że tutaj jeszcze jedno, może dwie bramki damy radę trafić, bo naprawdę jest miejsce i są okazje, tylko że no, to wykończenie jeszcze nie jest takie dobre, żebyśmy mogli tutaj łatwo trafiać te gole. No on, widzicie, obojętnie jak jest ustawiony, to trafia bramkę, 5-1. Też do jednego, kurczę no. Zobaczmy, jest okazja, jest gol, Runner, czyli nasz nowy nabytek, trafia gola, jest 6-2, więc fajnie, mamy 4 upgrade'y już w tym meczu, więc naprawdę jest fajnie, 4 punkty L na pewno będą na naszym koncie teraz, no i lecimy dalej, dopiero 52 minuta, może złapiemy ich jeszcze więcej. Zobaczmy, Ruden, ależ on jest niesamowity! To jest dobry zakup dopiero. Trzecia bramka w tym meczu. No i Ruden tutaj świetnie omija obrońców, omija też Van der Sara, jednego z najlepszych bramkarzy w tej grze, jak nie najlepszy. Nie widzimy, Ruden niszczy przeciwników, jest 6-3, co prawda dla przeciwnika, ale mamy już 3 bramki, więc widzimy, ten progres jest. Teraz trzeba polepszyć tą obronę. I już myślę, że niedługo pierwsza wygrana w tej serii już może być nasza. Tutaj zobaczmy, kolejna akcja, no ale niestety zabiera tą piłkę przeciwnik. Teraz pewnie stracimy znów gola, niestety, no Smolarek biegnie z tym, jeszcze ta piłka taka odbita. No ale jest 7-3. Wystarczy przecież tylko biec w prosto takim zawodnikiem jak Owen.
jak miałem obronić w sumie 50 pace'a. No i niestety tak właśnie to wygląda. Niestety 9-3. O mój Boże. Piłkarze się odsuwają od niego zamiast zabierać mu piłkę. Niesamowite. 10-3, masakra. No i po tym spotkaniu, które przegraliśmy 3-10, spora porażka, no ale i tak mamy dużo upgrade'ów, mamy 3 punkty za bramki i 3 punkty za asysty, więc mamy aż 6 punktów do wykorzystania. No i zobaczmy, jak ulepszymy dzięki temu drużynę. No i po tym meczu mamy 6 punktów, no i użyjemy je oczywiście na upgrade obrony. Na ataku mam już dwóch zawodników z asyną 50, widzieliśmy, że Ruden świetnie spisał w pierwszym meczu 2 bramki. Więc teraz po prostu trzeba ulepszyć obronę. Pierwszy upgrade to będzie bramka z 48. Polepszamy się na bramkarza, który będzie miał, o tutaj, 50, to jest Paul. Dalej, środkowy obrońca, także 48, ulepszamy go na obrońcę, który będzie miał 50 i to będzie Vargese, widzimy 59 pace'a, no nadal to nie jest fenomenalne, ale już ma 63 fizyki, więc już jest naprawdę dobrze, 50 obrony, porównajmy sobie z tym, no widzimy, że jest lepszy we wszystkim, no tylko strzały i obrona na tym samym poziomie, ale fizyczność, czy to pace, czy wszystkie inne są na lepszym poziomie. Tutaj u bramkarza nie działa porównanie, o tak działa. No widzimy, że tutaj 18 pace'a też było tego bramkarza, więc to też było dużym problemem, teraz mamy tylko 22, więc to nie jest o wiele więcej, ale zawsze coś lepszego. No i następny środkowy obrońca, który miał 50 pace'a tylko. No i tutaj też nie będzie miał zgrania, co prawda, ale Beard wskakuje na środek obrony, no i 63 pace'a, widzimy, jest lepszy, no, zjada we wszystkim, szczególnie w tym pace'ie, plus 13, to jest niesamowity upgrade. No ale co, miejmy nadzieję, że Beard sobie poradzi. To jest 1,88 m, masz prawa noga i on jest z trzeciej angielskiej ligi, więc tutaj w tych kartach 60 coś już będzie, 50 coś, przepraszam, już będzie może miał więcej zgrania. Bo my widzimy tutaj, z Chińczyków zostało już tylko 3, no i powoli będziemy się ich pozbywać i na razie tutaj będą dominować Indie. A potem myślę, że to będzie właśnie Irlandia oraz Anglia. No ale teraz jak już ulepszyliśmy środek obrony i bramkarza, lećmy do następnego spotkania i może ulepszymy tego lewego obrońcę albo z kogoś na pomocy. Zobaczmy, nasz drugi przeciwnik w tym odcinku pewnie będzie miał także super skład. Chociaż widzimy srebrny bramkarz, brązowy obrońca, brązowy napastnik, no a resztę widzimy tutaj fenomenalne karty ponad 90 ceny ogólnej. Ale mnie cieszą takie widoki, gdy widzę, że nie wszystkie karty są na poziomie tutaj niesamowitym. Więc zobaczymy, jak sobie poradzimy w tym meczu. Shaqiri, no zjada tutaj pace'em. No i tracimy pierwszą bramkę, no to można było się spodziewać, że jeden z tych jego zawodników, jeśli się rozpędzi, no to już będzie koniec. Dwa do zera. Nic się nie da zrobić na te jego ataki, no Eto 96 to jest niesamowita karta. Czy do zera, Eto po raz kolejny. No i teraz po tym rzucie rożnym kontra. No i stracimy na pewno już te gola, Etian biegnie sam. Jest, ojojoj, Butia, jakiś powrót, ale teraz już bez szansy, niestety, 4-0. O Jezu, 5-0, no co strzał to gol, cały czas, mimo że polepszyliśmy tylko bramkarza, no to na takie karty to nic nie zmienia, te dwa oceny ogólnej. No i niestety, jest już 5-0 i naprawdę jest ciężko w tym spotkaniu, no żeby coś w ogóle tutaj zgarnąć, widzicie, on może spamować ślizgi i po prostu ten Koulibaly mu zabiera te piłki. Tutaj zobaczmy, wyszedł bramkarzem, dajemy radę podać, dobra, jest jedna bramka, więc to nie będzie mecz pusty. Będzie chociaż jakiś upgrade, no i to się liczy. Mamy pierwsze punkty L w tym spotkaniu. Nasz przeciwnik w ogóle odłożył pada. I jeśli go wywali, no to nie będziemy mieli niestety chyba żadnych upgrade'ów dodatkowych, no bo wywali go przy wyniku, kiedy on prowadzi. Ale może to jest dla nas okazja, żeby sobie nabić kilka punktów. Dobrze, jest gol, 5-2. Więc wykorzystam tę sytuację, że przeciwnik odłożył pada. Nie oszukuję, że
Nie, ale naprawdę to jest dobry moment dla nas, żeby nabić sobie trochę punktów. No i jednak go nie wywali. Widzicie, że zaczął grać, pewnie jak zobaczył już ten napis, że zostało mu kilka sekund. Ale co ważne, że trafiliśmy drugą bramkę, więc trzeba iść dalej po prostu za ciosem i próbować jak najwięcej bramek trafić w tym spotkaniu. Szósta bramka, 6-2 niestety. Mamy dużo akcji, ale ten Koulibaly naprawdę nie dość, że dogania wszystkich, to taranuje jeszcze w dodatku, więc naprawdę jest bardzo ciężko, żeby coś tutaj w ogóle dobiec do tej bramki. Widzicie, teraz jest miejsce i zobaczmy, czy Leon trafi. Jest gol, 6-3, więc super, mamy kolejną bramkę. No tym Eto może po prostu strzelać, myślę, nawet z połowy i tak będzie trafiał bramki. My tutaj użyjemy sobie naszego rezerwowego, który wcześniej był w składzie oczywiście. Tylko takich rezerwowych możemy używać. Tych, którzy wcześniej byli już w drużynie. I zobaczmy, czy teraz coś tutaj dobrego jeszcze damy radę zrobić. Jest Ruden, strzał i mamy gol, 7-4. Tak jak widzicie, no mówiłem, że nasi przeciwnicy nie są geniusze, tylko po prostu te ich karty wygrywają z nami, a nie oni. Widzicie, że w obronie oni po prostu totalnie są rozlani. Mimo, że ten Koulibaly dużo go ratuje, to i tak 4 bramki aż trafiliśmy. No ale to jest bardzo dobrze, bo mamy bardzo dużo upgrade'ów po tym spotkaniu. No i jest dopiero 68 minuta, może jeszcze coś tutaj zgarniemy. Jest 8 bramka, 4-8. Będzie kolejna bramka. Jest 9-4. Dobra, 9-5. Mamy kolejną bramkę. 5 bramek trafionych. No to pewnie już będzie 10 punktów. Chyba, że gdzieś nie była asysta. Ale miejmy nadzieję, że naprawdę dużo będzie tych punktów i że już wszyscy będą na tym 50 punktu overalla w tym spotkaniu, bo myślę, że to już jest dosyć możliwe. Mamy naprawdę dużo punktów. A jeszcze mamy kilka minut, może jeszcze coś urwiemy. Mamy jeszcze rzut karny w 93 minucie. Ten nas sfaulował obrońca przeciwnika. Zobaczmy, tutaj ma najlepsze rzuty karne. Chyba nasz prawy obrońca. O jacie. No to nasz prawy obrońca, 51 rzutów karnych. I nie trafia, ja pierdziele, wiedziałem, żeby nie celować w okienko. Na zielonym kliknąłem, no i tak nie trafił gola. No cóż, zobaczmy, ile mamy punktów po tym spotkaniu. No i po tym meczu, który przegraliśmy 5-9, mamy 10 punktów, 5 za bramki i 5 za asysty. Przy każdym golu była asysta, więc mamy aż 10 punktów do wykorzystania. No i zobaczmy, jakie użyjemy tutaj upgrade'y, bo może być naprawdę mocno. Mogą być to już fajni gracze jacyś, no fajni gracze, oczywiście 50 overalla maksimum, no ale już jakieś upgrade'y będą na pewno. No i po tym meczu mieliśmy aż 10 punktów, no i wykorzystamy po pierwsze... wykorzystamy na środkowego pomocnika. Wykorzystamy ich jeden. Wejdzie tutaj pomocnik, który będzie miał 47 oceny ogólnej, ale będzie już o wiele lepszy. Nie, tak. Pziang, widzimy, szybszy o wiele. Lepsze podania o 1, co prawda tylko, ale widzimy tutaj mamy 2x3 średnia 1,82 m, a tutaj mamy 3x2 średnia 1,85 m, więc jest troszeczkę mniejszy. Ale ta szybkość była potrzebna. Drugi upgrade będzie także pomocnik. Ten tutaj schodzi oczywiście na ławkę. A w jego miejsce wchodzi naprawdę masterclassa Murphy. 77 pace'a, 48 strzałów, 50 podań, 55 dryblingu, 55 fizyki, 43 obrony. Co prawda pierwsza złota brązowa świecąca karta, 50 oceny ogólnej, daje zgranie szczególnie naszemu napastnikowi Raden, który ma 2 mecze i 5 bramek. Ale naprawdę ta karta jest fenomenalna i widzimy, jest lepszy we wszystkim, oprócz tylko w fizyce, ale to jest mało ważne. Zobaczmy, podania plus 5, strzały plus 9,
pace plus 11, więc naprawdę liczę na to, że Morphy będzie naprawdę prawdziwym tutaj gigantem, jeśli chodzi o naszą pomoc. No i ostatni upgrade będzie to nasz lewy obrońca. Tutaj schodzi nasz Chińczyk tutaj za bramkarza, bo i tak bramkarz nie będzie wchodził z ławki. No i tutaj mamy single, no słabe, no 66 pace'a, 48 obrony, no słabe te oceny. Ale ma 50 oceny ogólnej, więc to dla nas się bardzo mocno liczyło. No i zostało nam tylko już ci 4 zawodnicy tak naprawdę do ulepszenia. Prawy skrzydłowy, pomocnik ofensywny i pomocnik środkowy, plus prawy obrońca, ale ten widzimy, że on już na początku jest dosyć dobry, ma 76 tempa. Więc on zostanie ulepszony na sam koniec, bo do 50 overalla nikogo nie ma lepszego od niego. No i co, przejdźmy teraz do ostatniego spotkania. No i oby nam się udało znowu zgarnąć jak najwięcej punktów i już skoczyć na ten wyższy poziom. No i zobaczmy nasz ostatni przeciwnik w tym odcinku, jaki będzie miał tutaj skład. Na bramce Walker, no i tutaj widzimy, już ma niesamowitą drużynę. Wszyscy ponad 90 ocen ogólnie, nie ma żadnych słabych punktów. Ojej, co to za bramka słaba. Zidane główką wprost w bramkarza, ten sam sobie wbija tą piłkę do siatki, masakra. Zobaczmy, Leon strzał, mamy gola. Jest 1-1 w 20 minucie, więc wracamy na no, remis w tym spotkaniu. No i zobaczmy, bo jak na razie 20 minuta i dopiero jedna bramka stracona. Jest jakiś tam progres w naszej drużynie, widać. No i niestety jest druga bramka, kurczę, szkoda, bo on ma naprawdę bardzo mało tych okazji. No to jest chyba tak naprawdę jego drugie, dopiero sam na sam z bramkarzem, jak na razie dobrze udawało mi się bronić, no ale niestety druga bramka naszego przeciwnika. Zobaczmy, mamy tutaj okazję, jest bramka na 2-2. No wybiegł tam bramkarzem i źle tutaj mu odegrał i dzięki temu mamy tutaj drugą bramkę. Więc fajnie, to jest następny mecz, w którym zbieramy dużo punktów, no i to jest bardzo dobre dla tej serii. Niestety, 73 minuta, tracimy gola na 3-2. No okej, chłopcy, robi grid. Nie mam pytań. No i to spotkanie przegrane 3-2 dało nam 4 punkty. Mogliśmy mieć o wiele więcej, ale mamy tylko 2 punkty za gole, 2 punkty za asysty. No szkoda, że nie było tego remisu, byśmy naprawdę mogli mocno się ulepszyć. No ale cóż, niestety. No i tak się prezentuje nasz skład na koniec tego odcinka. Jest dużo upgrade'ów mimo wszystko. W przyszłym odcinku mam nadzieję, że już wejdziemy na ten poziom powyżej 50. No i co, mamy 5 punktów, które wykorzystamy na start następnego odcinka. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Miejmy nadzieję, że w przyszłym odcinku w końcu będzie pierwsza wygrana albo pierwszy remis, co ta seria naprawdę mocno się rozwinie. No i co, ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, oczywiście lajki, subskrypcja na tym kanale. Widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!